zbierają u nas na relaksie między innymi podpisy, nie? Chcą tam może budowę robić, czy nie wiem co. Krążące po mieście pogłoski o rzekomym przekształceniu ogrodów działkowych na tereny pod budownictwo mieszkaniowe dotarły też do ratusza. Odniósł się do nich burmistrz Wiesław Wabik podczas ostatniej sesji. Rozpoczęliśmy pracę nad planem ogólnym, tak jak wszystkie gminy w całej Polsce. Zapewne ktoś wykorzystuje tą sytuację i buduje pewien niepokój wśród działkowców. Wiem, że na ogrodach relaks krąży ten niepokój, zbierane są jakieś podpisy. Nie będzie z mojej strony żadnej inicjatywy, żeby zmienić tereny ogrodów działkowych na tereny, nie wiem, budownictwa mieszkaniowego, tereny przemysłowe. Już wcześniej, podczas ogrodowych dożynek, burmistrz Polkowic zapewniał działkowców, że mogą być spokojni o swoje ogrody. Ogrody działkowe w gminie Polkowice są niezagrożone. Nie ma mowy o tym, aby te miejsca zmieniły się na cokolwiek innego. Tutaj zawsze będą ogrody działkowe. Dokąd będę mógł, będę bronił tych ogrodów. Włodarz Polkowic zapowiedział też, że chętnie spotka się z działkowcami, żeby wyjaśnić całe zamieszanie.